Witam serdecznie, Kikowy Szlak, Rzepińskie Jeziora, 1 września 2013. Dzisiaj kilka słów na temat, co przyciąga ludzi. Co przyciąga ludzi do nas? Co sprawia, że ludzie chcą być z nami? Co sprawia, że ludzie chcą współpracować z nami, działać z nami? Myślę, że to, że widzą w nas trochę siebie. Myślę, że to poszukiwanie podobieństw. Myślę, że to, że widzą w nas zwykłych ludzi, takich jak oni. Z tym pierwiastkiem niezwykłości oczywiście, ale widzą w nas ludzi normalnych. Ludzi, którzy tak jak oni mają, czy mieli te same wątpliwości, musieli pokonywać te same przeszkody, te same bariery, ale byli w stanie. Ludzie chcą takiego uwiarygodnienia. Ludzie chcą zobaczyć w nas troszkę siebie w przyszłości, ale równolegle chcą zobaczyć siebie tu i teraz. Wierzę, że to przyciąga ludzi i to zatrzymuje ludzi. Nie jakaś niezwykłość, nie jakiś ideał, nie jakieś coś niedoścignionego, coś wyjątkowego. To po prostu nie jest powielalne. Tego nie da się jakby skopiować na dziesiątki, setki czy tysiące, czy dziesiątki tysięcy ludzi, z którymi chcemy współpracować. To musi być coś zwykłego z jednej strony, normalnego, osiągalnego, dostępnego. Z drugiej strony ten pierwiastek niezwykłości jest potrzebny. Zawsze troszeczkę tej niezwykłości, czegoś, kroczek do przodu, czegoś wspaniałego. Mówię o tym dlatego, że często, kiedy budujemy ten biznes, a budują ten biznes ludzie z mocnym ego, ludzie, którzy dużo od siebie wymagają, ludzie, którzy sobie bardzo często, bardzo wysoko podnoszą poprzeczkę i tworzą często taki wręcz ideał, tworzą coś, co jest bardzo trudne do skopiowania, coś, co jest bardzo trudne do powielenia przez innych. Ludzie mówią, no ten to może, no ten to jest taki, że po prostu gdzie tam mi do niego? Nie, no ta to wygląda po prostu, no gwiazda filmowa po prostu, nie ma szans, ona to może, ona to na pewno zrobi, ale ja w życiu, prawda? Ludzi przyciąga ta normalność nasza, absolutnie. To, że jesteśmy tacy jak oni, oni są tacy jak my. Jak mówię, oczywiście z tym pierwiastkiem niezwykłości w środku, bo ten pierwiastek niezwykłości jest. Mamy wspaniałą ofertę, radzimy sobie znakomicie z propagowaniem tej oferty. Ta oferta daje wolność finansową. Daje wolność finansową. I myślę, że to tyle. Zastanów się dzisiaj, czym ty chcesz przyciągać ludzi. Czym ty myślisz, czy jak ty myślisz, dlaczego ludzie mają z tobą zostawać. Może masz tą poprzeczkę bardzo, bardzo nisko i to jest problem. I ludzie mówią, z taką osobą nawet nie warto. A może ją masz strasznie wysoko. I ludzie po prostu nie wytrzymują, nie wyrabiają. Mówią, no nie, z nim czy z nią nie da rady. On ma straszne wymagania, on dąży do jakiejś perfekcji. Ja tak nie chcę. Pomyśl o tym dzisiaj. To moje takie hasło dla ciebie na ten dzisiejszy niedzielny piękny dzień. Do zobaczenia jutro. Hej.